Jesteśmy właśnie na Kocierzu, Hotel & Spa, gdzie odbywa się 39. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych i rozmawiamy z Jerzym Hubertem. Cześć Jerzy. Cześć, jestem kierownikiem Komisji Obliczeń. Na tym rajdzie organizuję ten rajd od 39 lat. Rajd, jestem organizatorem tego rajdu. Od samego początku jeden z naszych pomysłów z Jackiem Balickim była organizacja takich rajdów. Mhm. Właśnie w jednym z najstarszych autów startujących, to jest Mack Loughlin z 1919 roku. Mhm. Właściciel to jest z Bielska. Drugie stare auto to jest Trans Am. Może później pokażemy. Renault. Też bardzo stare auto tutaj, no nie pokazuje akurat nie pan, ale to nie szkodzi. Wystartowało 66 załóg, obecnie jedzie 63 załogi. Różne awarie po drodze prześladują, to pompa wysiądzie, to hamulce. Jaka jest cena takiego auta? O cenach się nie mówi w zasadzie. Mhm. To są ceny tych przynajmniej większości tych aut, zaczynają być ceny już nie licytacyjne, ale aukcyjne to są ceny tych aut. Mhm. Większość popularnych aut to można ustalić ceny, antetę, no to auto jest... Wartość sentymentalna i tak dalej. Z jednej strony wartość sentymentalna, poza tym no, każde auto to trzeba popatrzeć się, kto i jak do niego podejdzie. Te auta mają duszę po prostu i one to lubią, jak się przy nich głaska ich, dba o nie po prostu i pieści. Jaka jest pojemność takiego silnika? Tu jest 4,5 litra chyba, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jak na te czasy to taki... To nie był wcale taki duży. Pojemność to jest 6 cylindrów, on ma... Nie ma tu tak zwany to jest ślepak silnik, czyli na górze nie ma zaworów, głowica jest niezdejmowalna, jest zintegrowana z blokiem. Wał jest napęd jest na tylny most. Ile takie auto pali, że tak powiem, benzyny na 100 metrów? Na 100 metrów to nie wiem. Jego zużycie paliwa też, no sądzę, że około 18-20 litrów będzie na pewno paliło to auto. Czyli no bo są to auta ekonomiczne, to są auta takie, czy to auta takie przejażdżkę z rodziną może nad wodę, czy to jest raczej auto, które stoi cały czas w garażu? Nie. To auto akurat nie jeździ. W zasadzie w tym roku na wszystkich rajdach Mistrzostw Polski był. W zeszłym roku też. Właściciel dużo jeździ tym autem i o niego bardzo dba. Twierdzi, że jest na tyle proste, że jego może w zasadzie sam naprawiać wszędzie po drodze. Tak jak naszego polskiego malucha. No prawie że. No może trochę gabarytowo są większe części tak. Po prostu znacznie. No. Ile waży taki samochód? Podejrzewam, że przeszło 2 tony po prostu tutaj. No, 2 tony? Tego się wtedy, kiedyś się nie patrzyło na wagę, chodziło o solidność wykonania. Wykończenie, zresztą widać jakie jest piękne wykończenie w drewnie deski rozdzielczej. Kierowca ma na kierownicy ma manetki, w trakcie jazdy sobie przyspiesza, opóźnia zapłon. Także to trzeba troszeczkę poznać to auto, żeby nim normalnie móc jeździć. Wczoraj stanął.